Maturalne wymagania egzaminacyjne z geografii na 2021 rok. Dzisiaj pokazuję Wam, co trzeba wiedzieć z działu usługi Polski. Ten dział bardzo okrojony. Wypadło nam tutaj kilka zagadnień, zwłaszcza w czwartym etapie edukacyjnym. Pozostałe zagadnienia z trzeciego etapu edukacyjnego, o którym w przypadku tego działu naprawdę nie można o nich zapomnieć, bo gdyby nie to uzupełnienie treści z gimnazjum, to okazałoby się, że z tych usług Polski niewiele co zostało. A tutaj przypominam, czego uczyliście się w gimnazjum i co obowiązuje cały czas Was do matury. Z geografii gospodarczej Polski. Pierwszy zapis. Rozróżnia rodzaje usług, wyjaśnia szybki rozwój wybranych usług w Polsce. Taki ogólny zapis sprawia, że właściwie o rozwoju wszystkich usług możemy tutaj myśleć, zarówno o handlu, jak i transporcie, jak i nowoczesnych badaniach, później, nie wiem, rozwój w turystyce, rozwój w telekomunikacji, internetu, wszystko właściwie zawiera się w tym piątym punkcie. Punkt szósty. Wykazuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz opisuje obiekty znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości. No to walory przyrodnicze Polski oznacza, że różne miejsca, różne krainy geograficzne, atrakcje mogą się tutaj pojawić. Sama też analiza ruchu turystycznego. No i lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Na moim kanale jest już film o bogactwie kulturowym Polski, wymieniając wszystkie obiekty, które są na liście UNESCO, więc też proszę, żebyście do niego wrócili. Punkt siódmy. Opisuje na podstawie map i wyjaśnia zróżnicowanie gęstości i jakości sieci transportowej w Polsce i wykazuje jej wpływ na rozwój innych dziedzin działalności gospodarczej. No i to jest jedyny punkt w usługach Polski, który znajduje w wymaganiach dotyczący transportu Polski, ale znowu jest on na tyle ogólny, że musicie wyjaśniać gęstość, znać tą gęstość, wiedzieć, dlaczego w różnych miejscach Polski ona się różni. Mam też wpływ na inne dziedziny działalności gospodarczej. Przychodzi mi na myśl transport przesyłowy. Transport kolejowy, samochodowy, wodny, no właściwie wszystko to, co w tej lekcji się znajduje. I czwarty etap edukacyjny, czyli ze szkoły średniej. I tutaj bardzo mamy dużo wycięć na ten rok 2021 i pozostał tylko zapis. Wskazuje głównych partnerów handlowych polskich oraz kierunki geograficzne i strukturę towarową wymiany międzynarodowej Polski, czyli właściwie jeden temat, handel zagraniczny. I to, o czym Wam mówiłam, gdyby zerknąć tylko do wymagań z liceum, to okazałoby się, że inne tematy z usług nie mogą się pojawić, a przez to, że wracamy do zapisów z gimnazjum, to widzicie, że właściwie z tego tematu działu usługi Polski i turystyka, i transport, i handel zagraniczny, wszystko trzeba sobie do matury przypomnieć.